Szanowni Państwo, Cieszyn to miasto z długą i piękną historią. Przez wieki stanowił centrum życia politycznego, gospodarczego, społecznego Księstwa Cieszyńskiego. Chociaż historia początku i końca XX wieku zmieniła nieco pozycję i geograficzną, i polityczną naszego miasta, to jednak ciągle jest to ważny ośrodek, do którego codziennie przybywają uczniowie i pracownicy różnych zakładów pracy. Chcielibyśmy pokazać ten nasz Cieszyn i nasz Śląsk Cieszyński w takim pozytywnym świetle, ale chcemy też pokazywać to, do czego ewentualnie powinniśmy dążyć. Stąd między innymi dwa razy z rzędu już organizowaliśmy targi pracy, przedsiębiorczości i edukacji, pokazując, ile jest miejsc pracy, ale też wskazując przedsiębiorcom, jakie jest zapotrzebowanie ze strony pracowników. My sami organizujemy staże pracy dla studentów, chcąc pokazać zwłaszcza tym osiągającym dobre i bardzo dobre wyniki, że jest tutaj dla nich miejsce na Śląsku Cieszyńskim. Szanowni Państwo, myślimy też o przedsiębiorcach i stąd powołaliśmy zespół do spraw obsługi inwestora i powołaliśmy międzygminną strefę gospodarczą. Jej efektem, co najmniej pośrednim, jest ten zakład, który buduje się koło trasy S52 w okolicach Gumin Ogrodzonej. Jak Państwo przejeżdżacie, widzicie to. Zgłosił się do nas przedsiębiorca, my nie mieliśmy takich terenów, podpowiedzieliśmy inną gminę i cieszymy się, że tak to wygląda i tak to może wyglądać. Szanowni Państwo, chcemy też wykorzystać potencjał szkół. Między innymi dlatego remontujemy, budujemy obiekty sportowe. Za nami budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1, boisko przy Gimnazjum nr 1, a przed nami budowa sali gimnastycznej przy 7 i na razie projektowanie sali gimnastycznej przy 6. Razem z powiatem wybudujemy natomiast halę z parkingiem wielopoziomowym przy ulicy 3 Maja. Wierzymy w potencjał Cieszyna, stąd między innymi nasze usilne starania o skomunikowanie naszego miasta z innymi miejscowościami. Niektóre pozytywne efekty już za nami. Między innymi udało nam się wspólnymi siłami różnych środowisk uzyskać zgodę na połączenie Cieszyna z Goleszowem. Będziemy się starać o dalsze połączenie jeszcze z Bielskiem. Udało się wybudować ten dworzec, a on już jest podziwiany przez różne delegacje, między innymi z dużych miast. Szanowni Państwo, przed nami powołanie zespołu, którego zadaniem będzie wypracowanie takiego systemu komunikacji, który by łączył nasze miejscowości powiatu cieszyńskiego. Wierzymy też w potencjał turystyczny naszego miasta. Stąd między innymi ruszamy z projektem szlaku cieszyńskim tramwajem. Ten projekt przewiduje rewitalizację rynku, ulicy Głębokiej i Zamkowej. Kolejny projekt, o którym Państwo żeście już mogli słyszeć, to jest Open Air Muzeum. Rewitalizujemy Aleję Piastowską, ona nabierze zupełnie nowego kształtu. I w końcu taki projekt, który nieco poczeka, ale na który ja już czekam z niecierpliwością, to projekt Placu Środkowoeuropejskiego, który zmieni przestrzeń pod zamkiem, będzie wygodniej i przede wszystkim piękniej. Szanowni Państwo, mamy plan dla sportu cieszyńskiego. Opieramy go na dwóch punktach. Po pierwsze, integracja środowiska po to, żeby móc lepiej i skuteczniej wykorzystywać środki na szkolenie sportowe. Po drugie, modernizacja obiektów sportowych. Chcemy zacząć od tego stadionu lekkoatletycznego, po nim poszerzenie zaplecza hali widowiskowo-sportowej, potem przeszlibyśmy do kąpieliska miejskiego, no i niemalże w końcu byłyby obiekty pod Wałką. Tam między innymi budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią. Szanowni Państwo, obok sportu musimy myśleć cały czas o infrastrukturze drogowej. Budowanie chodników, remonty dróg, ale też ścieżki rowerowe. Stworzyliśmy specjalną listę, w którą Państwo możecie ingerować co pół roku, wskazując nam korekty do tego planu. Chcemy też myśleć o czystym powietrzu i myślimy o nim. Stąd między innymi sieci ciepłownicze, stąd między innymi programy na dofinansowanie wymiany pieców, tych starych na nowe. Chcemy, żeby cieszynianom mieszkało się w Cieszynie, w naszym mieście komfortowo. Szanowni Państwo, świetnie zdajemy sobie sprawę z tego, że siłą Cieszyna jest jego kultura. Stąd inwestujemy w obiekty i instytucje kultury. Znaleźliśmy nową siedzibę dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej. Wyremontowaliśmy Dom Narodowy z windą, co podkreślam, bo ważne jest to dla osób starszych i niepełnosprawnych. Rozpoczęliśmy wymianę stolarki okiennej w teatrze, no i rozpoczęliśmy remont w Muzeum Drukarstwa. Przed nami jeszcze remont w Książnicy Cieszyńskiej.
Szanowni Państwo, obok tych inwestycji ważne są wydarzenia, a wśród nich między innymi Kino na Granicy, Teatr Bez Granic na nowo ożył w minionym roku. To przede wszystkim również Święto Trzech Braci z rekordową w minionym roku frekwencją. To również Cieszyńska Noc Muzeów, która pięknieje i staje się coraz większym wydarzeniem. Szanowni Państwo, potrafimy inwestować. Przykładem niech będzie lista 58 pozycji, a na samym początku te, które inwestycje chcemy realizować w pierwszej kolejności. To ważne, bo w ten sposób pokazujemy, że mamy pewien plan działania. To ważne, bo pokazujemy też, że inwestujemy w sposób nowoczesny. Przykładem system dynamicznej informacji pasażerskiej, będący swego rodzaju początkiem karty miejskiej. Potrafimy też pozyskiwać środki zewnętrzne. Przykładem niech będzie czwarte miejsce na 857 gmin, którą to pozycję zdobyliśmy w 2017 roku. Wśród tych gmin, które pozyskiwały środki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 4 listopada zdecydujecie Państwo, kto będzie prowadził Cieszyn przez kolejne 5 lat. Chciałbym Państwu zaproponować swoją osobę. Wszystkiego dobrego. Zobaczmy się 4 listopada.